Tak więc witam ponownie na kanale Strefa Gracza, z tej strony Mikołaj, a przed wami piąty, a zarazem ostatni materiał z gry Strike Force Kitty 2. Moi drodzy, w ostatnim filmie ukończyliśmy całą tą krainę leśną na 100%. I akurat okazało się już wcześniej, oczywiście to wiedziałem, że kraina leśna jest połączona z krainą, no z tym miastem po prostu, gdzie mieszka, gdzie można powiedzieć, no nie wiem, wypoczywa, czeka na nas król lisów, który porwał księżniczkę, czyli to jest nasza finalna kraina. I tak jak wam mówiłem w drugim odcinku, może ktoś nie dorwał, nie otwieram tych punktów loterii, ponieważ zastosujemy taki trik, który od zawsze chciałem w tej grze zrobić, czyli przejdziemy sobie do przedostatniego poziomu i oczywiście rozegramy kolejny poziom, ten już ostatni, ale nie będziemy go całego rozgrywać, bo on jest dosyć trudny, choć nie wiem, ja jestem już tak wytrenowany, że dla mnie on może nie być trudny na przykład, ale zrobimy sobie go. Ale przy okazji otworzymy, mając już wszystkie 19 poziomów na 100%, otworzymy wszystkie loterie, aby móc po prostu z tego poziomu wyciągnąć wszystko i zobaczymy, jak to będzie. Dobra, koniec gadania. Mamy artefakty, z którego wypada nam topór. Już waliśmy w sumie artefakty. A, w ogóle, pewnie się zastanawiacie, czemu ja mam takie, a nie inne rzeczy tutaj założone. Założyłem sobie, moi drodzy, i to też wam polecam, bardzo fajne i bardzo szybko się wzbogaciłem. Założyłem sobie wszystkie stroje pod zwiększenie rybek, aby mieć 80% rybek i rozegrałem sobie, w sensie 80% rybek więcej zbierać i rozegrałem sobie ten poziom kilkanaście znowu razy, tak jak to robiłem w ostatnim filmie. Przed ostatnim filmem, czyli pomiędzy trzecim a czwartym. No i jak wam teraz pokażę fitness room, mamy, moi drodzy, 50 tysięcy rybek do rozdania, więc trening, można powiedzieć, wypasiony. Przed tym, można powiedzieć, czwartym filmem ulepszyłem sobie na maksa do 40 życia każdemu. No i tutaj akurat w życie nie będę szedł, bez przesady, ale myślę, że możemy sobie to spokojnie rozporządzić i na damage, i na ten speed tutaj, więc myślę, że możemy zacząć tutaj od damage, ale na samym początku weźmiemy sobie tutaj wszystko, co mieliśmy wcześniej, czyli weźmiemy sobie to, weźmiemy sobie te artefakty, które mieliśmy, czyli weźmiemy sobie jego, weźmiemy sobie jego i weźmiemy sobie tego Dragon Balla, nie? Co my zrobiliśmy sobie, czyli jego. I teraz nakładam artefakty. Pyk. Pyk. I tutaj mamy tego Warrior Brotherhood. O, ten. Tak akurat ich ustawiłem, żeby ten do rozbijania był akurat na przodzie. No i w sumie to w ogóle nie ma znaczenia tak naprawdę. I moi drodzy, rozporządzamy teraz rybki. Idziemy w damage. Zobaczymy. No, to nam trochę zajmie, bo jak widzicie, jak wolno to te rybki schodzą, ale przynajmniej nacieszcie swoje oczy, tak jak ja teraz. Idziemy w damage. Na maksa w damage idziemy. Dotrenujemy do 40, a później możemy kombinować. Naprawdę bardzo fajna taktyka, naprawdę polecam wam. Ja chyba do tego osobnego filmu nie muszę nagrywać. Już wam pokazywałem to ostatnio. Patrzcie, 20 tysięcy zeszło, już mamy 40. To możemy od razu iść się w speeda, żeby również mieć tutaj u niego 40. No trochę to porwa, może ja wam to w montażu troszeczkę przyspieszę. If I let it be,
Okej, moi drodzy, jestem z powrotem. Trwało to ponad 6 minut, abym to wszystko tutaj, żebym ich tutaj wszystkich wytrenował. Przyspieszyłem wam to w montażu, dodałem muzyczkę, żeby nie było tak nudno trochę, ale jednak chciałem to pokazać, żeby to po prostu był jakiś efekcik tego, że nie jakieś cięcie, że to wycinam, wolałbym takie rzeczy jednak pokazywać. Treningów to już chyba już przez całą grę nie będę tylko. No jesteśmy na tyle wytrenowani, że to nie ma szansy, żeby tej gry nie ukończyć. Ale no, ruszamy w takim razie do zamku. Co my tu potrzebujemy? No na razie luknijmy na to, co w tym zamku jest. No, mamy zamek, nie? Mamy zamek, to się rzuca na pierwszy rzut oka. Na dole jest Oezu, nie? Zobaczyłem, jacy są ludzie tutaj do odblokowania. Dobra, na rybki to w ogóle nie zwracamy uwagi. Rybki to lepiej unikać tutaj już. Mówię wam, dalej to już się nie opłaca w tej grze trenować. Wiemy z własnego doświadczenia. Zbieramy maskę. Zbieramy maskę. Tutaj mamy, to jest, Jezu, wiem, to jest Bas Astral i chudy. Tu jest chudy, z kudłatym myliłem wcześniej. Tutaj jest zielona latarnia bodajże. No, jak widać. Tam jest maska, Bas Astral. Zielona latarnia. A pójdziemy sobie do góry, ale to nie ma sensu w sumie. Jak było widać. Odbijemy się od tego głównego kota. No i idziemy tędy. Zbieramy maskę. Tam na górze też również są jakieś znajome mi postacie, choć nie jestem dokładnie pewny, kim oni są. Na razie sobie rozegramy wszystkie poziomy. Pokażę wam ten ostatni poziom. Zobaczymy sobie bossa, a później będziemy po kolei wszystko przechodzić. I na samym końcu już finalnie sobie z bossem zawalczymy. On akurat nie bije na dystans, on bije na blisko, jeżeli się samą broń weźmie. On bije na dystans tylko wtedy, kiedy jest cały set zrobiony. No i dobra, zobaczmy, co my tutaj ciekawego zrobiliśmy. No to nie są jakieś ciekawe rzeczy, zwłaszcza, że z samych artefaktów korzystam. Choć może udałoby się znaleźć inne artefakty. Luknijmy sobie jeszcze, no tutaj jest, no to jest Sub-Zero, Scorpion, tych tutaj akurat nie znam. Jest, no też tych za bardzo nie znam, to są chyba z Mortal Kombata. Lecimy do poziomu 18. Tu widzę Magneto, Sknerus McQuatch. To jest Jon Snow, jeśli się nie mylę, chyba. To jest Piotruś Pan. A tu, no, to już za bardzo nie kojarzę. Lecimy sobie tam. A, zwiedzamy sobie zamek dalej. Mamy różowe rybki. W dupie mam rybki w sumie. Skner, o kurna, pułapki wybuchające, okej. Okay. Sknerus McQuatch. Tu mamy dźwignię. Tam są portale do aktywacji. Okej. Portale do aktywacji mamy. I to też pomieszane oczywiście. Tutaj można albo od tyłu, albo od boku, dobra. Czyli tutaj bez portali nic nie zrobimy. Portale to w sumie ma Solid Boy. Możemy go użyć. Fuck, nie to chciałem. Chciałem tam przeskoczyć. Lecimy dalej. Mamy Magneto. Tego fioletowego zioma. O, tutaj akurat nie opłacało mi się iść. Mamy zielone rybki. Czyli już 1000 rybek na poziom. No jeśli miałbym grindować 1000 rybek na poziom, to już bym więcej miał tych rybek teraz. Pójdźmy sobie tutaj w tą... Da radę. Nie udało się niestety. Spróbujemy tutaj w damage pójść. No tutaj ostatnie kreseczki są, więc może się uda. A może i nie. Pyk. No myślę, że kolejne tam dwa rany to uda nam się jeszcze jeden punkt chociaż tutaj zdobyć. A później można życie spróbować. Dobra. No nie no, lecimy dalej, nie? Później sobie przejdziemy te poziomy na stówę.
Kurna. Dobra, klapa rozbita, tu była ta pułapka. Zapamiętałem. Jak nic, to przynajmniej zapamiętałem. Tu się odbić nie mogę, dobra, zapamiętam. Niebieskich rybek to już chyba tutaj w ogóle nie ma nigdzie. Z tego co widzę. Shit, nie to chciałem. Troszeczkę zbiorę tych rybek. Może jakieś punkciki dodatkowe uda się tam zdobyć. Dobra, zajebiście. No i co, jeszcze raz muszę ich tam zabić chyba, nie? No. Jeszcze raz. Pociśniemy. Nawet nie patrzę tych strojów. Jak widzicie, ja z samych artefaktów korzystam, więc... Nawet mi się nie opłaca patrzeć strojów. Bardziej mi interesują etykiety. Ale i tak grę na 100% chcę zrobić, nie? Więc nie będę marnował czasu na stroje, tylko po prostu... Najpierw zdobędziemy te stroje, których zdobędziemy bez skilli, a później sobie skille weźmiemy. Choć nie powinienem od razu skille brać, bo tak to bym miał szansę po prostu więcej tych postaci zdobyć. I odcinek by nie był taki długi. No ale trudno. Nie, długość mnie to za bardzo nie obchodzi. Przynajmniej jest wszystko zwięźle. Hop, 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 hop. Okej, mamy wszystko. Lecimy sobie teraz do 19 poziomu. Co my tu mamy? No tutaj akurat... aha, ja tam w ogóle nie przeczytałem, kto tam jest znowu, zapomniałem. O, tutaj się dostanę, bo ja mam przecież rozbijanie tych ścian. To jak najbardziej na plus. Też jakichś przeciwników mamy. Nelly tu jest w ogóle. Loteria. Tam się nie dostanę, bo potrzebuję jakiegoś klucza specjalnego. Oni się leczą zajebiście. Tu jest Chewbacca. I Han Solo. Tu jest Boat, z tego co pamiętam. Oczywiście z nazwy postaci. Świetnie. No i, ale ja tam jakiegoś klucza potrzebuję, tylko nie zdobędę go, bo nie mam jakiegoś skilla. Shit. R2D2 i kurna ten. Trip.io. A mam klucz tutaj. Możliwy do zdobycia, okej. No to fajnie, ten poziom jest ułożony bardzo przyjemnie. Okej, padł mi jeden kot, ale to nic. Małpka. Mamy artefakt. Jest i boat. Ponownie. Lecimy ponownie. Tutaj to w sumie mógłbym sobie pójść tutaj ogarnąć ich jeszcze. Tematy pozałatwiać. Aby dalej nie musieć kombinować. Tutaj wszystko już z was mamy. Jeszcze z tamtych na środku czegoś nie mam. O, z nich. Dokładnie to z Chewbacca, okej, git. Tu jest lawa, lawal. No i pięknie, udało się. Okej, lecimy teraz na górę do tej małpki. Tylko musimy kluczyk po drodze zdobyć.
padł niestety. Idziemy do małpki i jeszcze raz będę musiał się do niej dostać niestety. Ale trudno, nieważne. I pięknie, 1424 rybki znowu na końcu. No ale jeszcze raz muszę małpkę zaliczyć. Bez skojarzeń. No na tym etapie gry tak naprawdę trudno jest przegrać. Przynajmniej na tym etapie gry, gdzie jestem tak, można powiedzieć, dopakowany na maksa, bo grindowałem poza filmami. Sami widzicie. Fajny, fajny jest ten Saiyan. Okej, świetnie, ten poziom jest na maksa. Tu jest ten poziom 20. To jeszcze sobie pogrindujemy te poprzednie, ale pokażę wam ten. Dobra, ulepszmy sobie tutaj coś. Tutaj z speeda idziemy i tu w damage. Aha, miałem iść tutaj w życie, ale trudno, walić to życie. Idziemy w damage. Damy radę, fuck, nie wierzę. To jeszcze w życie sobie pójdziemy. Tu sobie pójdziemy w to. Tu sobie w życie pójdziemy. Damy radę. Daliśmy radę, świetnie. To jeszcze tutaj pójdę sobie w speeda. Jest połóweczka, teraz tutaj. Teraz tutaj. Idziemy w speeda. I teraz tutaj. Idziemy w damage. Idziemy w życie. O, oh, fuck. Nie to chciałem. Bo ja prawym przyciskiem myszy mogę kliknąć na ekran i mi się jakieś opcje aplikacji włączają. No tutaj to na to marnował czasu nie będę, choć to jest fajne. Bo to działa. A załóżmy tą małpkę, będzie git? Będzie git, zamierzymy sobie małpkę, bo ona ma trochę więcej statystyk i lepsze ma te statystyki. Możemy sobie małpkę założyć sobie. Hehe. Poprawny polski. Czy na 20 coś mi się tam przyda? No o, sami widzicie, mamy tu cały set Gwiezdnych Wojen, Power Rangersów, wszystkiego kurna. Nie no, wrócimy się do tego poprzedniego poziomu, weźmiemy sobie teleporty. Czyli w tym wypadku teleportem mógłby być, kurna, Han Solo. Ale nie, Han Solo to akurat brał nie będę. Weźmiemy sobie tego za tego. Weźmiemy sobie na niego artefakt i oczko tam miało być, nie? Kurna. To było to. To było to. Nie chcę Magnetmana. I oczko, tak? Oczko. Oczko, loczko. Czyli zamiast tej małpy sobie weźmiemy to oczko, myślę. Weźmiemy sobie to od chudego. No i idziemy do zamku, tam na górę, bawić się teleportami. Znowu od końca robię, bo czemu nie? Kurna, nie to chciałem. Ty, ale udało się ich zabić. Nieźle. Jezu! Idziemy tu na górę. Słabo. A, świetnie po prostu. Nie tyle co słabo. Próbujemy jeszcze raz. Walić te ryby. Kurna, jak nie ci, to pułapka. Ale on się le...
leczy się. To jest najważniejsze. Git, tu będzie pułapka dokładnie. Tu jest króliczek, kurna. No nie, nie chciałem przeskakiwać. Albo chciałem? Okej. Jakąś taką dziwną drogę sobie tu wybrałem. Okej. Okej. No nie wiem, dziwne to było z tymi portalami, ale okej. To jak w takim razie prawidłowo to ukończyć? No nie no, bez tego oczka, ale czy ja mam wszystko już stamtąd, czy jeszcze czegoś nie mam? No, aha, nie mam jeszcze. Nie, więc muszę jeszcze raz ten sam tur podjąć. No i próbujemy dalej. No cóż, na czasie mi, tak jak mówiłem, nie zależy, nawet jeśli bym godzinny film robił, to i tak mam to gdzieś, szczerze. Lubię robić godzinne filmy, bo przynajmniej... No bo to też wynika z tego, że ja też tak się, tak może powiedzieć, rozkojarzam tym, że jak się tak jąkam, albo tak jest taki długi odstęp pomiędzy tym, co ja mówię, to tak się patrzę na OBS-a i na ten licznik czasu i mnie tak po prostu ja od zawsze byłem przyzwyczajony do nagrywania po prostu krótkich filmów 20-minutowych, ale na tym kanale w ogóle się na tym nie skupiam. Nawet jak widz chce, żebym robił krótsze, to ja krótszych nie będę robił. Ja jestem fanem na tym kanale robienia godzinnych filmów, bo przynajmniej w tym filmie mogę zawrzeć po prostu najważniejszą, nie wiem, powiedzmy daną krainę całą ukończyć po prostu, a nie to dzielić na bazie flaszówek na przykład, nie? Tam wiadomo, w grach fabularnych będę robił osobne odcinki, a nie jakiś cały wątek na, wiadomo, właśnie cały odcinek, ale tutaj akurat, no to są fleszówki, nie? Tutaj akurat wolę się skupić, nie chcę mi się tego dzielić, bo no dobrze wiem, że dzisiaj mam taką wenę, że bym to ukończył, nieważne ile film będzie trwał. Dobra, koniec gadania. Gramy dalej. Zobaczmy sobie, co my tutaj mamy. Okej, gówno, jak zwykle. Ty, patrzcie, Treats, Alki, Forki, aha, to jest plus 4, ja mam plus 2. No dobra. Nie, czyli nie możemy mieć oczka, rozumiem. I oczko to jest ten szeryf. To weźmy sobie małpę. Jedyna małpa, która nam nie sprawi małpich problemów, to jest... Pojechałbym do na tropiki zobaczyć takie prawdziwe małpki. Bardzo słodkie zwierzątka. Tak zbaczając z tematu, ostatnio oglądałem odcinek Marcina Bano... Mach, pieprzone pułapki. Ostatnio oglądałem odcinek BNT, dokładnie na jego kanale Marcin Banot. To jest polski, jeżeli ktoś nie zna, to polecam, gość jest naszym, można powiedzieć, rodakiem, polskim wspinaczem. On się wspina na przeróżne wieżowce w różnych krajach, ale też nie tylko, bo jeździ naprawdę w fajne miejsca i robi o tym filmy. Kurna, pieprzony portal! Jak ja mam tam wejść, aby dobrze wejść? Kurna! No i tak sobie widziałem małpki u niego, kurde, fajnie by tak było pojechać tam. Rozkminimy dobrze, jak ten poziom rozegrać. Otworzyłem klapę, to widzę. Pewnie muszę wejść, wiecie co? Pewnie o to chodzi, że muszę wejść w... Kurna, ile razy będę się odbijał. Muszę wejść do tego portalu, który jest na końcu. Tu powinien być jakiś przyspieszony tryb chodzenia, jak w Plant vs. Zombies. W King Rushu też coś takiego powinni dodać. Okej, widzę, że to był strzał w dzie... Nie skomentuję tego. Już wiem, jak się tam dostać. Kurna! Pierdzielone pułapki! Tu jest portal, o widzicie? Tu jest portal. A, zajebiście. Zajebiście. Ale przynajmniej dojdziemy tam w spokoju.
Tu sobie rybki weźmiemy, żeby się uleczył. Wiem już, jak tam wejść. To trzeba sposobem zrobić. A dokładnie to trzeba wskoczyć tu i się odbić tu. No, tak to się robi. O, dokładnie. To było od samego początku powinien tak zrobić. Mamy loterię, bo już ostatnią w grze. Do zdobycia mamy artefakt. Nie. Dobra, jest, kurde, nie chciałem skakiwać do portalu. Choć w sumie to by było dobre. Bym mógł sobie odhaczyć kolejnych tutaj ziomeczków. Kurde, czemu nie pomyślałem o tym? Debilem być to mną być. Zajebiście. A spróbujemy pójść na skróty, słuchajcie. Spróbujemy zrobić tak. Kurna! Spróbujemy zrobić tak. Nie no, 18 poziom, najgorszy poziom w tej grze. Tak? Jest! No nie. Się nie zgadzam na to. To jest chamstwo, te pułapki. No nie mam leczącego teraz. No i popełniłem ten sam błąd, co wcześniej. Kurna, te pułapki. Pierdziele. Zabijcie mnie. Bez komentarza. Ale popełniłem błąd, bo powinienem tą dźwignię aktywować. Kurna, przestań gadać, Mikołaj. Zamieniam się, kurde, w supa. Jest taka postać, która widzi pułapki. To byłaby postać idealna dla mnie. Jezu, myślałem, że nie przeskoczę. Przeskakujemy tutaj w dupę. Ile nam zostało do 100%? Tak, jeszcze tylko dwa ciuchy od tych poprzednich. Zagrałbym sobie w Swords and Souls. Chyba już wiem, jaka będzie kolejna seria. Jest, mamy to. I teraz tutaj, łapka i kutka. I bez przedłużania, łapka i kutka. Kutka będzie... Sknerus Mac Quatch? No nie. Dobra, damy to... Łapka i kutka. Temu to damy. I jeszcze... Łapka. Czy jest tu jakiś ziomek, któremu dam artefakt? On. Dajmy to temu pierwszemu. A tu jeszcze mam artefakty. O, i to jest dla Steve'a. Jest Pokeball dla tych Pokemonów całych. No i świetnie. Grupa Pokemonów będzie. Damy ci, kurde... Tylko po co mi Warrior Brotherhood tutaj? Nie lepiej by było tutaj sobie wziąć na przykład takiego Bolta? No nie pomyślałem. Mogę Bolta wziąć, pomyśleć o nim. Dobra, idziemy tutaj. Mamy wszystko, nie? Łapkę i kutkę. Pięknie. Teraz idziemy w górę. Tędy. Aha, świetnie, zajebiście zrobiłem. Bo tu jest koniec poziomu. Dobra, to jeszcze raz.
Jak miałem tam przejść niby? W sensie, po co to było w takim razie? Tam się mogę gdzieś odbić czy coś? Po co to było, kurna? Gro! Tędy mam przeskoczyć, tu. Po co mi ten klucz? Czekajcie, muszę coś rozkminić. Biorę klucz, no i co? Mam klucz, po co by mi się ten klucz przydał? Żeby otworzyć to. Aha. Tylko, a tam nie ma przejścia, ja pierdolę. Mam dość tej gry. Last Stand jest fajne, bo nie trzeba nic w nim robić. Wystarczy tylko klikać, lewy przycisk myszy, bo to jest clicker. Co mi daje, że ja tu jestem? No kurna. Nic mi to nie daje. W dupę z tym kluczem. Menu. To jest ten otwieracz, nie? Weźmy sobie tu kurna coś innego. Weźmy sobie tego Mario, co z speedem strzela. Zobaczymy, jak się spiszą sami speedowcy w akcji. Speedowcy, tak, dokładnie. Gdzie to było? Mamy pełno artefaktów. Jeszcze jakichś artefaktów nie mam chyba. No, bo one będą w tym finalnym poziomie. I chyba wiem, jakie to będą. Choć mogę się mylić. No, wiem, jakie to będą raczej. Dobra. Tylko teraz pytanie. Które to było? To było to. Dobra, zapomniałem. Już demencję mam. Coraz większą. Dobra, lecimy. Walić kłódkę. Nie wiem, po co mi ta kłódka. Odbijamy się tędy, idziemy wyżej, tędy. Ale szybcy jesteście, wow. No nie wierzę, moje koty. Jezu, tam jeszcze coś było. Git. Tu mamy tych z Mortal Kombata, jest to dokładnie Sub-Zero i Scorpion. Tutaj też są z Mortal Kombata. Spróbujmy tędy Tam w ogóle da się przeskoczyć? Okej. Czyli tędy nie przeskakuje, nie? Trochę później, tutaj. Tu. Okej, dobra, git. Jestem na właściwym torze, znowu mamy loterię, ostatnia chyba już loteria. Taka tru. Ja pierdzielę, walić ten poziom, mamy przecież loterię. Tak sobie zrobimy. Walić już, nie chce mi się tam iść. Robimy, moi drodzy, 20 poziom. Potrzebujemy tutaj skille. Może najpierw spróbujmy go przejść po ludzku, a później będziemy się w skille bawić. Tylko teraz pytanie takie moje. Nie wiem, po co ja to w ogóle zdejmuję, ale na pewno jedną postać bym chciał wziąć, jest to Bolt. Dajmy to temu. Będzie to też ta małpa. I będzie to jeszcze, no jest jedna taka, można powiedzieć, osoba. Będzie to ten Dragon Ball. On jest dużo lepszy, bo ma plus 8 życia dla każdego. Tu jest ta małpa, a na przodzie kto był? Kto był na przodzie? Nie on. Na przodzie był ten Brotherhood, bo on dużo bił, nie? Choć nie wiem, kurde, nie podoba mi się takie podejście, ale dobra, walić. Albo spróbujmy to Mario wziąć. Bo i tak na tym poziomie są postacie, które ja chcę i to nie są legendy, przynajmniej.
Chciałbym, kurna, ulepszyć Mario. Wario. I mamy jeszcze treningi. Nie wiem, na co mi te treningi. Nie chce mi się już ich robić. Zrobimy sobie tą jedną statystykę tutaj. Bo widzę, że nam troszeczkę brakuje. Tutaj sobie ogarniemy. No już mi się dalej nie chce. Dalej to się nie opłaca. Już kończymy tą grę. Może spróbujemy jeszcze tutaj się uda. A może się uda. A może nie. No tu się na stówę nie uda, choć mogę próbować, nie? Tu jest 40, nie, tu jest, dobra. Może się uda, zobaczymy. Ach. O, tu się... Nie, tu się też nie uda. No ale dobra, tam po jednym ranie uda nam się to zrobić. Te jeszcze dodatkowe statystyki tutaj. No, tutaj wszędzie się nie udało. Dobra, moi drodzy, lecimy na 20 poziom. Najpierw wam go pokażę. A później będziemy kombinować. Tu wiem, że są pułapki. Ach! Trochę pułapki. Jezu, tu był Vader. Ja się zastanawiam, kto tam był. Okej, okay. Mamy tutaj 4 przeciwników, więc jest grubo. Ci nie biją na blisko, ci nie zaczyna daleko, więc można ich sobie łatwo tym moim speedem przeorać. Mamy kolej, ja pierdzielę, nie! Biorę tego, kurna, do tego leczenia. Vader, gdzie ty jesteś? Znaczy Vader, to jest Kylo Ren, a nie Vader, ale już ciul. Nieważne to jest. A tutaj ktoś był inny? Za tą małpę? No był ktoś inny, nie? Jednak. Dobra, bierzemy sobie loterię, moi drodzy. Teraz najwyższy czas zaprezentować wam tego mojego trika. Tak, to jest na Sonika, już nie będziemy tego ubierać. Patrzcie na to. Odbieramy wszystko. Co jest na 20 poziomie, mając już wszystko ukończone. No, Vader, no wszystko tu odbierzemy. I przynajmniej wybufujemy się do takiego stopnia, że to będzie koks. Zobaczmy sobie, jak to wygląda. No, sami widzicie, zdobywamy rzeczy, które normalnie to trochę by kosztowało je zdobyć. No ale odbieramy dalej, nie? Jak tam w ogóle? No tu już na 100%, tutaj 56%. No widzicie, tak to się robi. Kurna. Na legalu. Okej, patrzcie na to. No i teraz mam już wszystkie stroje. Zobaczmy, co się stanie, jak będę odbierał. Ha, widzicie? Tego mi nie weźmie. Coś się zbugowało teraz. Mam loterię, której nie mogę użyć. No bo by mi naliczyło jeden, a tutaj się nie da, żeby mi naliczyło tylko jeden. I się buguje i mi nie bierze tego. Więc musimy to zdobyć, ale mamy wszystkie przynajmniej rzeczy. To jest fajny ziomeczek. Tylko nie wiem, czy on nie będzie gorszy. No właśnie, będzie gorszy i to jest problem. Więc nie będę go używał. Weźmiemy sobie z powrotem tego Dragon Balla, walić tą Drakulę. Ale są inni dosyć fajni. Na przykład on, bo też tutaj wszystkich bufuje.
plon. To jest małpa i to jest w sumie cały zestaw pod Wina, bo tu mamy na przykład Lorda Vadera, który ma szansę, żeby zwiększyć tutaj damage, widzicie, tutaj też pod życie wszystko. W ogóle ci są fajni, bo ci... Tam widzicie, oni też mają takie podobne, można powiedzieć, statystyki, tylko że oni wiadomo biją na blisko, nie? A ci strzelcy są tutaj wypasieni. No wiecie. Więc mnie tak zastanawia teraz. Ale wiadomo, to jest nasz, można powiedzieć, finalny skład, ale najpierw tego bossa trzeba odblokować. I trzeba też przejść tutaj te rzeczy związane z tymi otwieraczami. Tylko, no tutaj tylko otwierać i... A luknijmy sobie, spróbujmy ten poziom ograć. Tylko na razie ograć. Bo przejść to nie wiem, czy go przejdziemy? Może się uda, może nie. Okej, udało się. Ci akurat zbyt dużej krzywdy to nam nie zrobią. No właśnie. Nad nimi sobie przeskoczymy. O, dokładnie. Tam potrzebujemy tej kłódki. Tu, tu i tutaj. Tak. Tutaj nam się odlokowuje boss. Wyskakujemy przez okno i... Mamy finalnego bossa, jakim jest Foxozord. Czyli mamy Power Rangersy, mieliśmy GLaDOSa, który również był nawiązaniem dosyć sporym. I tutaj mamy samego bossa tego Power Rangersowego. Tak, wszystkie się tutaj lisy zmieniają w te wszystkie jego części. No i jedziemy. No tej walki oczywiście nie wygramy, bo nie jesteśmy w pełnym składzie. Choć sami widzicie, ile oni biją, a ile mają życia. I ile właśnie mu zbijają, kiedy jesteśmy tylko we dwójkę. Patrzcie na to, oni są tylko we dwójkę. 1200 życia mu zostało. Tak się by wybufowaliśmy, że teraz normalnie by można było to wygrać. Ale jak słowo się rzekło, przechodzimy grę na 100% i nie mogę przejść tej walki, dopóki tutaj nie będzie 100%. Co my tu potrzebujemy? No kłódkę i tą łapkę i oczko. Fuck my life. Dobra. Z łapki najlepszy będzie, a myślę, że on, od razu mu nałożymy tego Dragon Balla. To była łapka, mamy oczko jeszcze i oczko będzie miał... co on robi? Aha, no tak, oczko, tak. To nałożymy, myślę, że temu i kutka. Kutka. No kurna, no nie wiem, jak to będzie można tak sensownie rozwiązać. No kutkę to możemy jednak temu dać. A bo to nie, to jest oczko. I kutka jeszcze, czyli to. Fuck. No dobra. A jest Power Rangersowy tutaj ten ziomeczek. To weźmy tego naprzód, a tego do tyłu weźmiemy. Tylko wolałbym, żeby to było... Dobra, weźmy tutaj na tego. Tylko co ja chciałem? Ja chciałem tą... Co mieliśmy? Łapkę wziąć? Nie, łapkę już mamy. Kutkę już mamy. To co ja tam potrzebowałem? Oczko. Oczko dajmy temu. No, nie będzie za dużo damage, ale... Przynajmniej może uda się to jakoś ugrać, nie? Okej, zajebiście. No na niektórych przypada tylko i wyłącznie dwie walki, bo... No to są dwa stroje tylko. No też warto dodać, że ja stroje nie potrzebuję, tylko skrzynki próbuję zebrać. Więc wystarczy, że raz tam pójdziemy, a dobrze. Tak naprawdę tutaj wystarczy, że jedną tą walkę wygramy, to już mamy jedną skrzynkę. Chyba. No właśnie, widzicie sami. No właśnie, no i przegraliśmy tą walkę. To jest chyba kwestia wbicia się. Kurna, no i teraz będziemy się nad tym trudzić, bo ten poziom, nieważne jak na niego będziecie uzbrojeni, to już tyle razy tą grę przeszedłem. No właśnie, kurwa! Po prostu nachodzi mi to słowo, jak po prostu to się dzieje, nie? Nieważne ile się w tej grze wyekspicie, to już to musicie szukać albo odpowiednich strojów, albo
trafić na takich przeciwników, którzy was nie pokonają, bo widzicie, mi się losują przeciwnicy. Jest skurwiany na tym poziomie, że nieważne ile się wyekspicie, to i tak będziecie tu przegrywać. No kurwa, jebane pułapki! Już naprawdę rage łapię, już chcę tą grę wyłączyć. Kwestia wbicia się i tyle. Gówno, a nie wbicia się. No widzicie, to już zależy od farta, nie? Pojebany ten poziom jest, pojebany jest balans na tym 20 poziomie. Kurwa. No, to widzicie, to oni już nie strzelają. Ale biją, nie? Ale biją. Walić te rybki. No chyba, że będziemy się jeszcze ekspić za pomocą tych rybek wszystkich, co? Dobra, w ogóle nie zadał nic. No i teraz jest kwestia wygrania tej jednej walki, nie? To zależy tylko na razie od wygrania jednej walki i tyle. Nie! Jest! Boże! O! Nie! Nie! Nie, 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 zgadzam się. Fuck, jak ja mam się tam dostać? I wygrać. A pojebało was. No nie, no nie wierzę w to po prostu, no. Co jest z tym poziomem? No chyba, że będziemy, nie będziemy grali na kilka skilli, tylko weźmiemy sobie jeden skill. No i w tym wypadku najbardziej to potrzebujemy tej łapki, nie? No i łapkę mamy tutaj. To weźmy sobie naprzód tego bolta po prostu. Samego. O, nie będziemy grali na 3 skille, to się nie opłaca. Taki skład sobie weźmiemy. Ja pierdyle! Piąty kod by się przydał do sprawdzania pułapek z tyłu. Ze sonarem w ręku. Aż mnie naszła ochota na blunsy. Dobra, no bij ich, kurna! Tacy mocni jesteście, kurna? To mogą tego Drakule w sumie wziąć. Przynajmniej dla jednego, że plus 8 życia robił. Git? Dobra, 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 dobra. Spokojnie, to tylko gra. I tylko moja 53 minuta, nie wiem czemu się nią martwię. Pik! W dupę! Jeża! Kurna! Kto to wymyślał w ogóle? Idziemy pod życie, pieprze to. Idziemy pod życie, spróbujemy pójść pod życie. Weźmiemy sobie, ale ja nie mogę założyć dwóch tych kulek dragona, nie? Nie mogę. Nie mogę. Shit. A to sobie pójdziemy pod życie. Trudno. Tak. Więc tutaj już powtórzę, bo nie będę czasu marnował. No, dokładnie, to otwarte zależy, skurwiały jest ten poziom. Ja wiedziałem, że tutaj nie trzeba się w ogóle starać. To wszystko otwarte zależy. No widzicie, teraz akurat nie przegraliśmy. Czemu? Bo nam wylosowało innych przeciwników. Którzy po połączeniu się w jedność nie stworzyliby takiego szałciału. I to nie koniec, bo jeszcze trzeba inne walki wygrać. Na górze. Dobrze, że ja miałem te punkty na loterię. Nie, 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 dawaj, 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 ciśnij go, ciśnij, ciśnij, jest. I kurna teraz jestem w tej samej sytuacji, co byłem. No, no jak, kurwa, jak mam to przejść? Więcej życia? Ja pitole. It's not possible.
Weźmy sobie tego na tył. Tylko po co ja go wziąłem, jak teraz nie przejdę niczego? Kurna mać. Ja pierdyle. Weźmy sobie, nie wiem, co, otwieracz? Tylko co nie będziemy otwierać? Piwo. Weźmy sobie tego, Power Blue. To otwarta zależy. No, mi gówno, padł Power Rangers, padł drugi kot, pierdol się gro. Kurwa. Tutaj schodzę z Family Friendly, bo tu już to rozpieprza ten poziom, nie? No co ja będę mógł tutaj wziąć? Czy jest jakiś inny artefakt, który robi te wszystkie rzeczy? Powiedzmy sobie, no łapka. Na łapce mamy tego. Czy jest jeszcze jakiś inny, nie wiem, na kutce? Ktoś z artefaktu przyjdzie? Nikt. A z oczka? Ktoś na artefakcie będzie leciał? Nikt, kto jest fajny. Ten. No ale nie będę go brał, bo nie jest taki mocny. Ja pierdzielę. A tak sobie pomyślałem, co by było, jakbym wziął tego Vadera? Bo przecież on leczy, nie? Leczy, ziomek, leczy. Leczy, jak Bóg. Jak lekarz nas. Dobra, jeszcze chciałem spróbować wziąć tego Vadera całego, bo on bije tu double damage. No bierz tego Vadera, 78, dobra, spróbujemy. A zobaczmy. Słuchajcie, bo jest jeden błąd, który popełniłem i akurat nie chcę go drugi raz popełnić. Czyli miałem oczko wziąć, nie? Tak, chyba. I weźmiemy go zamiast tej małpy, nie? Stracimy dużo, ale... O, walić już to. Spróbujemy. Co by się stało, jakbym podjął taką taktykę? Jeśli on nie padnie, oczywiście. No bo on się leczy, nie? Dobra, nie możemy pozwolić, aby koty padły, bo on będzie leczył wszystkich naraz. To kto tam padł w ogóle? No ten, Power Ranger. Ja pierdyle! Mówię, że to zależy od losowania tych przeciwników. Wcześniej mi poza... Zrobiłem sobie cięcie i mi wylosowało takich przeciwników, że... No sami widzicie. Nie może mi żaden kot paść. Bo to będzie wtedy w dupę. Specjalnie wskakuję na nich, bo może się oni te koty kurwa tak ustawią, żeby nie dostać tyle obrażeń. Więc specjalnie im na głowę wskakuję, bo teraz na głowę im wskoczę, może się tak, o widzicie, dostał 70. O, jest. Okej, dokładnie, tak chciałem to rozegrać. Teraz zbieramy wszystkie rybki, aby się jak najlepiej uleczyć i wygrać to na końcu. Bo patrzcie, jak wskoczę im na głowę, to jest szansa, że dostanie obrażenie. O, widzicie, coś w tym stylu, nie? No i on się teraz leczy, nie? Bo on go leczy. Więc jak mi się teraz to uda przejść, to spróbujemy tam przeraszować. Może się uda. O Jezu, źle jest. Jest źle. O, jest, patrzcie. Okej. Wow. No nie! Lecz ich. Szmaciarzu. No nie, no kurna pieprzeń. Jak mam ich ominąć? Wcześniej ich omijałem, kurwa! Pokurwi mnie. Jak tam na górę mam się dostać? Ty, kryta wyrwał. O, fuck. Przecież on ma szansę na kryta, dobrze, że go wziąłem. Kurde, czemu ja wcześniej nie brałem szczelców?
Harry Pota. Okej, okej, Vader padł, ale walisz już go. Tamten się leczy teraz. No nie! No pokurwi mnie zaraz! Nigdy już do tej gry nie wrócę. Nigdy przynajmniej do robienia i na 100%. Ukończyłem ją na kanale, jak już ją raz ukończę, to już do niej nie wracam. To jest kurwa Dark Souls. Ja pierdolę! Bo to, wiecie, to nie jest moja wina. Tutaj gra kurwa pierdolony los, a nie skill, a nie kurwa jak się wytrenujemy, a nie jak dobierzemy stroje, tylko gra pierdolony los. Tutaj musimy czekać na szansę, że nam da takich przeciwników, którzy się nie złączą kurwa w jedność. Tutaj kurwa musimy po prostu czekać, musimy 50 razy rozegrać, o ile kurwa będziemy mieli farta, żeby to przejść. No co to za kurwa spieprzony pomysł, dikaw? Strike Force Kitty jest w tej wersji steamowej jest właśnie coś podobnego, nie? Dobrze, że się kurwa leczy, nie? Dawaj, jest, dobra. To może się uda teraz tamtą dwójkę pokonać. Tutaj wiem, że są dosyć spore odstępy, jest. Dobra. Jest, mamy klucz. Teraz z tego co pamiętam, ciśniemy zawrotkę, żeby się dostać tam na górę. Ale nie mam łapki. Nie mam pierdolonej łapki. Nie mam pierdolonej łapki. Ja już to przeszedłem. A tu się mogę dostać jeszcze. Faktycznie. Kurwa, po co ja z tobą walczę? Dobra, jedno mamy zrobione. To najważniejsze. Jedna rzecz odhaczona, tylko tą pierdoloną łapkę zdobyć. Znaczy zdobyć, mieć ją po prostu. Okej. Okej, dobrze wiedzieć, naprawdę dobrze wiedzieć, że jedną z tych jebanych rzeczy mam odhoczoną. Tylko kurwa, ja potrzebuję trzy rzeczy naraz, bo potrzebuję i oczka, i tego. Potrzebuję trzy rzeczy naraz, i oczka, żeby zejść, i kutki, żeby otworzyć. I łapki. Dobrze mówię? Tak, dobrze mówię. Ja pierdolę. Dobra, kto ma najlepszą... Kto ma... Dobra. Obyśmy to wygrali. Jeden run, żeby się dostać tam na górę. Czy się uda? Nie wiem, będę się tu pewnie trudził. Jeśli macie... Kurwa! No nie, jak zginie ten od leczenia, to jebać. Rozpoczynam od nowa. Bo ten od leczenia ratuje sytuację. Nie, możecie napisać wasze podobne przemyślenia na ten temat, jeśli mieliście takie relacje z tą grą. Bo z wielką chęcią sobie popiszę z osobami, które się wypowiedzą na ten temat, dlaczego ten poziom jest spieprzony. Już wiem, drugi raz to mówię, ale tak jak widzicie, to nie jest wina gracza. Jak on gra, nie? To nie jest wina gracza. Bo tutaj gra ten pierdolony los i to zależy, jacy przeciwnicy się wylosują, nie? Jest szansa, że się wylosuje taka kombinacja przez całą grę, że się coś spieprzy. Jak macie podobne przemyślenia, to piszcie. Z wielką chęcią z wami popiszę. Dobra. Lekarz nie zginął. Ty jestem idiotą. Nie potrzebuję kutki. Nie potrzebuję kutki. Wystarczy to wygrać. Nie. Wystarczy to wygrać. Nie potrzebujemy kutki ani oczka.
Bierzemy sobie to. Tylko łapkę potrzebuję. Łapkę. Łapkę, łapkę. Damy to temu. To było to, nie? To było to, damy to temu. I weźmiemy sobie tutaj... Kogo my tu mieliśmy? Taki duży damage. Kogo my tu mieliśmy? A weźmy sobie, nie wiem, Bolta. Niech zwiększa damage. Albo, nie wiem, Troopera. Trooper ma chyba lepsze statystyki. O, widzicie, ma lepsze statystyki. Nie, nie ma lepszych statystyk. Ten ma więcej damage'a. Jak tam te rzeczy... nawet nie chce mi się tego robić. Potrzebuję tylko się tam dostać. Czyli potrzebuję, ogólnie, wygrać tylko 3 walki. Jeśli to się uda, mamy to. W sumie to 4, ale chuj już. No i zginął gościu od lecze... Ty, ale i tak się leczymy. I tak się leczymy! Okej, czyli on może sobie ginąć do woli, tak? Zajebiście. Yeah. Tylko żeby jeden artefakt zdobyć. Yeah, pierdyle. Masakra, masakra. Muszą 4 przeżyć. Przynajmniej do 4 walki. Obicie kryta zebrał. Więc, no kurna, dobra. Przeżył ten. No to się nie uda. Nie, najlepiej żeby 4 przeżyło. Bo ten go wyleczy, jak wygramy pierwszą walkę. Przynajmniej do trzeciej muszą przeżyć 4. A wiem, że to jest możliwe. No właśnie. Widzicie? Raz pada, raz w ogóle nikt nie pada, raz padają 3, raz padają 2, jak teraz. To 4 zależy. A ma, widzicie, jaki mam skład? Jak ja jestem wytrenowany w tej grze. No patrzcie. Patrzcie na to. Patrzcie, no przecież to jest... Rzadko który gracz do takiego momentu się dobywa. Ludzie tu na 33 obrażeniach kończą. 33 życiach. No cóż, ja się nie poddam, nie? Na taką pierdołą ja się nie poddam. Przynajmniej ja. Nie wiem, da się jakoś szybciej to robić. Klawiszem R na przykład. Restart. Aha, może innego kota sobie wezmę, bo może ten... Aha, dobra, wiecie co? Weźmy sobie tą Drakulę. Jego sobie weźmy. Może to życie jednak pomoże. Albo ta małpka, o. Ta małpka, może ta małpka pomoże. Później zobaczymy. Spróbujemy najpierw z Drakulą. O, widzicie? Jest git, bo... Okej, nie jest git. To zginął. Ten od łapki. Czy ta łapka będzie aktywowana? Będzie aktywowana, nie musimy go mieć. Dobra. Może się uda. A może i nie. No nie! Jakby spadł, to bym się wkurzył. Dawajcie. Skakuj na nich, atakuj go. Kurna, nie. Jeśli... Najlepiej by było, aby dwóch kotów przerwało, serio. Najlepiej, no to by najlepsze było. O co z tego, że on się wyleczy? Aha, zajebiście, przecież oni mi biją na blisko. A ja się na nich wbijam z góry, muszę od przodu na nich wbiegać. Tutaj, tam muszą przynajmniej minimum 2 koty dorwać. No właśnie, bicie to 4 zależy. Bo czasami potrafi dać takich przeciwników, że... No, dokładnie. Zobaczymy, spróbujemy się wbić na nich od przodu, zobaczymy co z tego wyniknie. A może się uda?
Okej. 4 kuty minimum. Ja się nie poddam. A wcześniej się to udawało. Ja pierdolę, małpę bierzemy. Ciul. Małpę bierzemy. Bo małpa przynajmniej zwiększy wszystkim szybkość. Kurwa mać. Kryta wyrwał. Najlepiej, żeby Vader miał częściej tego kryta. Jest! Jest! Jestem! Leczcie się! No nie! Byłem tam w dwójkę! Mogłem skoczyć na niego! Dobra, ale małpa to jest dobry sygnał. Małpa to jest dobry sygnał. Ojej. Dobra, jesteśmy w tym samym miejscu, co byliśmy. A może się uda? Jeszcze raz tam wbić, tylko spróbujemy im się wbić na głowę. Może się uda, a może i nie. Najwyżej pójdziemy trenować i nie wiem, zostawię grę włączoną, nie wiem, na 100 tysięcy tych rybek i się wytrenujemy jeszcze trochę bardziej. Na życie, tylko w życie. Życie już gra rolę główną. Nerwy też. Nerwy też! Od przodu. Ja po prostu wiedziałem, że ja będę przez 3 godziny w tej grze siedział. Dobrze, że sobie wybrałem akurat ten dzień, nie? Dzisiaj miałem największą benę na cokolwiek. Ja pierdolę. Dobrze, że przynajmniej tam jedną rzecz miałem odhaczoną. Ja muszę się tak naprawdę pokonać 4 walki, z czego 2. Jakby ich nie było, to już bym kurwa tą grę dawno skończył. Kryta dostał, znowu. O, kryta wyrwał! Jest! Kurwa, jest! To będzie to! To będzie ten moment! Jest! Udało się! Nareszcie! Nareszcie! Jest! Udało się! Nareszcie! Kurwa, pół godziny nad tym poziomem! A, więcej! Boże, ile ja cięć tu miałem! Tu pauza w OBS-ie, Boże! Kurwa, wreszcie! Cała gra na 100%. Idziemy Foxa Zorda zajebać, ale najpierw idziemy na jakiś dobry trening. Relaks. Idziemy w speeda. Jeszcze raz speeda. O, już miałem, kurde, zagapiłem się. Spojrzałem na OBS-a. Ponad godzinny film, nie?
Nawet Cwaniak się tyle nie męczył. Choć w sumie nie, Cwaniak nie przechodził tego na 100%. Bo jemu tylko zależało na to, żeby kończyć te poziomy. Ja to robię na 100%, no widzicie, trochę wysiłku jednak jest tutaj. To co, kombinujemy jeszcze nad czymś, nad życiem, spróbujemy. No udało się. To kombinujmy dalej. Wytrenujemy się do końca, nie? Dobra ludzisko, już wam to skróciłem. Wyciąłem wam to, bo to się nie opłaca pokazywać tego. Nie chcę mi się marnować czasu waszego. 43 udało się zrobić na życiu. Bierzemy, moi drodzy, sety. Czyli w tym wypadku bierzemy trupera. Bierzemy kurna Becillę. O proszę, bierzemy Becillę. Małpa zostaje i jeszcze Bolt tutaj wejdzie, nie? Też na zwiększenie damage'a. To będzie nasz finalny skład. Tak? Będzie git? Czy coś tu z artefaktów dodać? Brodę do chuda nie będę tutaj dodawał. Oni tak sami w sobie już mają zwiększony damage. Mamy zwiększone życie, damage, mamy speeda zwiększonego. Myślę, że możemy się już na spokojnie tam udać, moi drodzy. Finito przed nami. Finalna walka z Królem Lisów. Z Foxozordem. Koniec gry na 100% mogę w tytule wpisać. Robimy to. Robimy to. No dawajcie. Nie opierdalać się. Składajcie się w Power Rangersa. Jedziemy. Podsumowując wszystkie moje treningi poza odcinkami, kokrzenia, robienia, patrzcie na to. Proszę was bardzo, co to dla mnie jest? Jest! Udało się wreszcie! Koniec Strike Force Kitty 2. Tak, Król Lisów oczywiście spieprza, bo jest jebanym tchórzem. Znajdę cię jeszcze, Twelu. Tak, Coming Soon, wiadomo. No i mamy imprezkę, na którą nie przyjdę. Są tam tylko moje koty, jest król. Zwycięski team, tak. Star Warsy, dokładnie. Star Warsy, małpa, Super Saiyan. Nie wiem, kim jest ten gościu w szarej koszuli. Ale jest tu trooper. Jest mój trener. Jest ten kot od tego dressing roomu. Jest ten kot, który nas wysyłał na pojedynki. Okej. Okay. No i to tyle, moi drodzy. To tyle, moi drodzy. Udało nam się ukończyć tą grę na 100%. Udało nam się ukończyć tą grę na 100%. Wszystkie poziomy ukończyliśmy, wszystkich bossów pokonaliśmy. Zebraliśmy wszystkie stroje w grze. Wszystkie... O Jezu, tutaj jeszcze jest jakiś artefakt. Tak, dobrze, że go otworzyłem. To mam te etykiety, których wiadomo nie użyję, bo nie. Ja to mogę wam jeszcze pokazać tak dodatkowo, jakie artefakty możemy tutaj użyć. Czyli na przykład, powiedzmy sobie, jest taki sobie tutaj Sonic. Możemy go użyć tym artefaktem. No i dostajemy złotego Sonika. To jest chyba bodajże ten ziomek, ten, to jest chyba on. Mogę się mylić. Nie, to nie jest to. Ale wiem na pewno, że z tych artefaktów jest jeszcze jakiś ziomek z Mortal Kombata. To może być ten Skorpion na przykład, powiedzmy. Zobaczmy, czy to będzie. O, widzicie, zmienił się. No to jest jeden z artefaktów. To jest jeszcze jakiś Shuriken, którego nie znam. No, tego to wiadomo, to nie trzeba tłumaczyć, wiadomo. Jest też Minecraft, który też ma artefakt. O, widzicie, no, Notch. Tutaj widzieliście Robina, Pokemony, na przykład Pokemona można zrobić. Gdzie te Pokemony? Tutaj pamiętam, na 6 był Slowpoke. O, mamy Slowpoke. Aha, nieaktywne. To na co on jest? Gdzie te Pokemony są?
Ja pierdzielę, gdzie są Pokemony? Tu są Pokemony. To nie na Pokemony, na to? A widzicie, Monster level 2, czyli to jest to. O, widzicie. Tutaj akurat to nie wiem, na co jest. Tutaj też mamy coś, tutaj też mamy coś, no nie wiem. O, kaseta, ta kaseta była na Dartowe. Pierdzielisz! Ja się tak męczyłem z tym, mogłem jeszcze artefakt dodać! Ja pierdzielę, no nie wierzę w to po prostu, no nie wierzę. Jedi, Anakin. Anakin Skywalker. No nie. Fuck. Dobra, koniec. Grę ukończyliśmy. Moi drodzy, dziękuję wam wszystkim za oglądanie tej serii. 5 odcinków nam wyszło z drugiej części. Teraz akurat to oglądacie to w piątek, więc w weekend pojawi się inna gra. Nie wiem, czy od przyszłego tygodnia będzie Strike Force Kitty Last Stand, zastanowię się. Choć tam większego wysiłku nie ma, to jest clicker, gdzie musimy klikać myszką głównie. I też poświęcać dużo czasu, ale to tam myślę, że na spokojnie, myślę, że odcineczek bym mógł nagrać. Albo serię, no i jeszcze Strike Force Kitty League, ale Steamowej wersji to nie tknąłbym tak na od razu, bo Steamowe wersje to sobie przesunę na, nie wiem, za kilka miesięcy dopiero zrobię, może wakacje Steamową wersję ogarniemy. Bo to wtedy sobie w 4K ją od razu nagram. Bo tak to mi się po prostu nie opłaca, nie chce mi się, w sensie nie opłaca mi się nerwów marnować. Ale Last Stand i League mogę nagrać jeszcze. I zakończyć tą sagę. A później będziemy robić kolejne serie, tylko już krótsze, wiadomo. Tam na dwa odcinki. Teraz macie Awesome Tanks na przykład. No to cóż, propozycje gier w tym filmie, którym nagrałem, piszcie. A tymczasem ja się z wami żegnam i widzimy się albo w kolejnym Strike Force Kitty, albo w kolejnym odcinku innej serii. No i co? Opa! No i dziękuję też wszystkim za wyświetlenia, za kciuki, za komentarze. Jest was tam mnóstwo. Kocham was. Pa, pa.